Najnowsza generacja okien. Estetyka. Funkcjonalność. Nowoczesność. Marka z europejskim uznaniem. Tontor. Ilu kierowców wybrało już hybrydy Toyoty? A tylko 14 milionów. Zapraszam. Chcesz wiedzieć czemu? Siadaj, przejedziemy się. Rekreacyjnie, edukacyjnie. Zamykamy drzwi, gaz do dechy. O, jest. No ja jestem już czwartą generacją hybryd Toyoty. Po mieście latam na silniku elektrycznym, no a jak trzeba, to przełączam na benzynowy. I widzisz, jaka to oszczędność, jaka to dynamika. Kto inny by się chwalił? Ja tylko mówię. Ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne atestowane szkło bezpieczne. Szklane panele laminowane. To idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, między innymi tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u Ciebie w domu. Max Plus, agencja reklamowa, ulica Pułaskiego 31, Kalisz. Najnowsza generacja okien. Estetyka. Funkcjonalność. Nowoczesność. Marka z europejskim uznaniem. Tontor. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że to, co robimy, jest potrzebne, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Podane informacje pomogą w rozwoju naszego regionu. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Czwartek, 3 września. Zapraszam na wiadomości z Kalisza i regionu. Agnieszka Gieszy, dzień dobry, a dziś w programie sala recepcyjna ratusza odzyska dawny blask. Podczas prac konserwatorskich przy pomocy m.in. mikroskopu udało się dobrać komputerowo kolorystykę sali zgodną z tą, w jakiej sala była pomalowana pierwotnie. Prokuratura bada przyczyny śmierci 35-latki. Rada Nadzorcza Ostrzeszowskiego Szpitala odwołana. Zobowiązali się wydać w terminie 3 tygodni opinię dotyczącą bezpośredniej przyczyny zgonu. Sobota z Balladyną na żywo online i z naszego studia. Zapraszamy przed ekrany. W ten sposób powstanie nawet ciekawe widowisko, jakby narodowe czytanie wirtualnej scenografii. I przenieść czytających do magicznego świata pełnego roślin. A oto szczegóły. Najbardziej reprezentacyjna sala w mieście, pamiętająca wiele wydarzeń z kart historii Kalisza, odzyska dawny blask. W sali recepcyjnej ratusza trwają prace remontowo-konserwatorskie. Na czas ich prowadzenia wiele miejskich wydarzeń musi zostać przeniesionych w inne miejsce. Wygląd tej monumentalnej przestrzeni już od dawna pozostawiał wiele do życzenia. Ściany sali recepcyjnej przykrywała coraz grubsza warstwa zabrudzeń. Pomieszczenie nie było malowane od kilkudziesięciu lat. Teraz w końcu nadszedł moment, by pomieszczenie odzyskało dawny blask. Podczas prac konserwatorskich przy pomocy m.in. mikroskopu udało się dobrać komputerowo kolorystykę sali zgodną z tą, w jakiej sala była pomalowana pierwotnie. Oprócz prac malarskich wymienione zostaną także nagłośnienie, instalacja centralnego ogrzewania, a także instalacja elektryczna, która, co ciekawe, nad salą w niektórych odcinkach występuje jeszcze w otulinach niemieckich z czasów II wojny światowej. Pilastry, belkowanie i gzyms w kolorze ciepłym, ugrowym. Kapitele pilastrów, profilowane listwy, pasy ornamentów, złocone. Inwestycje nadzoruje oczywiście konserwator zabytków. Nie jest to prosta sprawa, ponieważ obiekt jest zabytkowy, są szczególne wymogi, no i to trzeba wykonać z należytym pietyzmem, uszanowaniem tego, co mamy na tej sali. Prace potrwają co najmniej do grudnia. Do tego czasu sesje Rady Miasta odbywać się będą w Willi Kalisja.
A teraz przenosimy się do Ostrzeszowa. Nadal nie wiadomo, co było przyczyną śmierci 35-letniej kobiety, która według rodziny ratunku szukała w szpitalu w Ostrzeszowie, skąd była odsyłana bez konkretnej pomocy medycznej. Kiedy trafiła tam czwarty raz, na ratunek było za późno. Sekcja zwłok kobiety odbyła się w środę, ale biegli potrzebują dodatkowych materiałów, by wydać opinię, która pozwoli na kontynuowanie śledztwa i być może postawienie zarzutów konkretnej osobie. Kobieta zmarła w sobotę w Ostrzeszowskim Centrum Medycznym, gdzie została przywieziona przez karetkę pogotowia ratunkowego. Jednak szpital odwiedzała już wcześniej, na kilka dni przed śmiercią. Najpierw, i to już relacja szpitala, zgłosiła się z bólem kręgosłupa na wieczorynkę. Kilka minut po jej opuszczeniu zjawiła się na izbie przyjęć, skarżąc się na ból stopy. W obu przypadkach miała zostać zbadana i otrzymać zalecenia konsultacji z lekarzem rodzinnym. Czego miała nie zrobić. Kolejny raz 35-latka Ostrzeszowski Szpital odwiedziła w miniony czwartek. Wtedy obok bólu kręgosłupa skarżyła się na dolegliwości gastryczne. Według lekarzy była też pobudzona. Jednak wtedy wizyta zakończyła się na konsultacji przez domofon, gdzie lekarz udzielił jej informacji, jak ma postępować, i odesłał kobietę do domu. Tam stan 35-latki gwałtownie się pogorszył, dlatego rodzina wezwała do niej karetkę pogotowia ratunkowego, która odwiozła 35-latkę do szpitala w Ostrzeszowie, gdzie ta zmarła. Według jej krewnych za śmierć 35-latki odpowiedzialny jest właśnie Ostrzeszowski Szpital, który nie udzielił jej pomocy w odpowiednim momencie. Dlatego cała sprawa została zgłoszona prokuraturze, a ta wszczęła postępowanie i zarządziła sekcję zwłok, która odbyła się w środę w Zakładzie Medycyny Sądowej w Poznaniu. W oparciu o obraz sekcyjny biegli stwierdzili tutaj konieczność uzupełnienia materiału. Pobrane zostały przez nich próbki do badań histopatologicznych, jak również badania krwi. Biegli zastrzegli tutaj konieczność zapoznania się również szczegółowo z dostępną dokumentacją medyczną dotyczącą procesu leczenia konkretnej pokrzywdzonej. I dopiero w oparciu o tak kompleksowo zgromadzony materiał zobowiązali się wydać w terminie 3 tygodni opinię dotyczącą bezpośredniej przyczyny zgonu. A śmierć 35-latki jest kolejnym tragicznym zdarzeniem związanym z Ostrzeszowskim Centrum Medycznym, które od dłuższego czasu ma fatalną opinię wśród mieszkańców regionu związaną z traktowaniem pacjentów. Jednak dopiero sobotnie wydarzenie sprawiło, że władze powiatu ostrzeszowskiego, które są organem prowadzącym szpitala, zarządziły w nim kontrolę. W środę odwołano też radę nadzorczą i poinformowano, że wobec dyrektora do spraw medycznych zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe. Dla magazynu miejskiego Agnieszka Walczak. Kaliszanka Marzena Wodzińska, do niedawna członek zarządu województwa wielkopolskiego, ma nową pracę i niełatwą misję do wykonania. Została prezesem zarządu Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim. Instalacja, która jest ulokowana w mieście na jednym z osiedli, jest uciążliwa dla ostrowian, a ostatnie podwyżki za śmieci jeszcze bardziej zaogniły sytuację. Pod koniec sierpnia ostrowscy radni przegłosowali podwyżkę opłat za śmieci z 18 zł na 25 zł od osoby. Do tego dochodzi napięta sytuacja z uciążliwym, przykrym zapachem unoszącym się z zakładu zagospodarowania odpadów, który znajduje się na osiedlu Zacisze Zębców. Rozumiejąc głosy mieszkańców tego osiedla, jednocześnie rozumiem także oczekiwania ostrowian z pozostałych osiedli naszego miasta, którzy wymagają od nas, aby odpady spod ich bloków, spod ich posesji były odbierane regularnie, a naszemu miastu nie groził scenariusz włoski ze stertami walających się po ulicach śmieci. Dlatego nie możemy nagle wstrzymać działalności RZZO, tak jak chciałaby tego grupa mieszkańców osiedla Zębców. Władze Ostrowa zleciły dokładną analizę sytuacji śmieciowej spółki i zdecydowały o zmianie jej zarządu. Dotychczasowy prezes został odwołany, a nowym została Marzena Wodzińska.
Jestem głęboko przekonana, że decyzja Rady Nadzorczej o powierzeniu pani Marzenie Wodzińskiej funkcji prezesa zarządu RZZO to właśnie ten pierwszy, odważny i zdecydowany krok w stronę nowego otwarcia w działalności tej spółki. Dajcie mi Państwo kilka tygodni, myślę, że to będzie dobry moment, październik, kiedy będziemy mogli wyjść do Państwa i zakomunikować, jakie działania zostaną podjęte, bo cele społeczne zawsze były, bo Państwo mnie znacie i będą dla mnie najważniejsze. Instalacja ma służyć mieszkańcom nie tylko Ostrowa, ale całego tu regionu i musimy zmienić jej uciążliwość, oddziaływanie dla tej strefy społecznej, więc to jest dla mnie priorytet. Marzena Wodzińska to Kaliszanka, która zawodowo przez wiele lat związana była z Ostrowem Wielkopolskim, gdzie była dyrektorem oddziału jednego z największych banków w Polsce. Od końca 2014 roku pełniła funkcję członka zarządu województwa wielkopolskiego. Zrezygnowała sama pod koniec czerwca, po tym jak marszałek Marek Woźniak złożył wniosek o jej odwołanie. Decyzję uzasadniał tym, że należy usprawnić nadzór i zwiększyć efektywność obszaru służby zdrowia, za który między innymi odpowiadała Marzena Wodzińska. Kręć kilometry na rowerze i zdobywaj punkty dla Kalisza. Nasze miasto dołącza do ogólnopolskiej rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nagrodą jest między innymi samoobsługowa stacja naprawy rowerów. Aby wziąć udział w akcji, należy na swój telefon zainstalować mobilną aplikację Rowerowa Stolica Polski. Jest ona bezpłatna, można pobrać ją na każdy system operacyjny. Gdy wybieramy się na rower, wyszukujemy w aplikacji Miasto Kalisz i nabijamy kilometry dla naszego miasta. Zabawa to inicjatywa Bydgoszczy, a biorą w niej udział łącznie 43 miasta. W Wielkopolsce oprócz nas zgłosiły się Leszno i Gniezno. Co ważne, to nie wielkość miasta ma znaczenie, a zaangażowanie jego mieszkańców. Na koniec miesiąca wykręcone przez rowerzystów kilometry zostaną podliczone. Według specjalnego algorytmu obliczone. Jest to algorytm, którym zakłada stosunek liczby przejechanych kilometrów do liczby mieszkańców danego miasta. I wyniki dadzą nam tytuł zwycięzcę i zdobywcę Pucharu Rowerowej Stolicy Polski. Pierwotnie edycja była planowana na maj, jednak przez pandemię koronawirusa odbył się wówczas tylko trening i zapoznanie z aplikacją, które wykręciły 12 tysięcy kilometrów, dając miastu 11 pozycję. Rywalizacja trwa przez cały wrzesień, a dla najbardziej aktywnych mobilizacja na pewno się opłaci. My jako miasto Kalisz w ramach akcji zorganizujemy dwa wydarzenia rowerowe. Pierwszy rajd rowerowy, rodzinny rajd rowerowy już 6 września, na który zapraszamy. Trasa niezbyt długa, myślę, że dla każdego dostępna, 25 km. Startujemy ze Stadionu Miejskiego przy ulicy Łódzkiej o godzinie 10. Robimy rundkę dookoła Kalisza, głównie ścieżkami rowerowymi oraz mniej ruchliwymi ulicami miasta i kończymy wspólnym piknikiem w Centrum Edukacji Leśnej w Winiarach. Aby zachęcić Kaliszan do udziału w rywalizacji, miasto Kalisz razem ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko-Ostrowska i Klubem Turystyki Rowerowej Cyklista organizuje dwa rajdy rowerowe, pierwszy już w tę niedzielę. Triumfator otrzymuje przechodni puchar Rowerowej Stolicy Polski, a także trzy najlepsze miasta otrzymują w nagrodę stację do samodzielnej naprawy rowerów, które staną w przestrzeni miejskiej. Drugi rajd odbędzie się 26 września. O szczegółach będziemy informować i zachęcamy do przesiadania się na rower jak najczęściej i nabijania kilometrów przede wszystkim dla swojego zdrowia. Tegoroczne Narodowe Czytanie zabierze Państwa wprost do lasu, w którym rozegrał się dramat między rywalizującymi o serce jednego mężczyzny sióstr, i na zamek, gdzie okrutna balladyna kontynuowała swe krwawe dzieło, a także nad Gopło, w którym mieszkała nieszczęśliwie zakochana sprawczyni tragicznych zdarzeń opisanych przez Juliusza Słowackiego. Wszystko za sprawą naszego wirtualnego studia i scenografii autorstwa Tomasza Wolfa. Pandemia częściowo przeniosła edycję wspólnego czytania do sieci i telewizorów i dzięki temu mamy nadzieję, że więcej osób w domowych pieleszach weźmie udział w narodowym czytaniu. W
W sobotę ponownie cała Polska, ale i część świata zaczytają się. Tym razem w Balladynie Juliusza Słowackiego. Przez ostatnie lata tłem dla kaliskiej edycji Narodowego Czytania był plac ratuszowy oraz jego sala sesyjna, do której mógł przyjść każdy. Nie tylko czytający, ale i słuchacze. Jednak sala recepcyjna ratusza przechodzi remont, a pandemia sprawiła, że konieczne było wprowadzenie niestosowanych dotąd zasad bezpieczeństwa. Jakakolwiek sytuacja taka realna wiązałaby się z dużymi ograniczeniami, z ograniczoną publicznością, być może z lękiem osób uczestniczących w Narodowym Czytaniu, czy mogą, czy powinny itd., itd. Dlatego zdecydowałem się na taką właśnie wersję online i pomyślałem sobie, że to nie powinna, bo jest to Narodowe Czytanie. Być taka wersja komórkowa, taka bardzo skromna, tylko powinniśmy temu Narodowemu Czytaniu nadać jakąś szczególną formę. A taką możliwość daje studio telewizji Kalisz. Połączyliśmy siły i od kilku dni trwają przygotowania do emisji Narodowego Czytania, którego bohaterką będzie opowieść o tragicznych losach sióstr opisana przez Juliusza Słowackiego. Tradycyjnie tekst został podzielony, tym razem na 24 części, które przeczytają sami kaliszanie, ale też osoby w mieście znane. Politycy, samorządowcy i osoby działające na wielu innych płaszczyznach życia kulturalnego i społecznego. Jednak inaczej niż w latach poprzednich, bez udziału publiczności na żywo. Taka zasiądzie przed ekranami laptopów, telefonów i oczywiście telewizorów. O wrażenia estetyczne widzów zadbał Tomasz Wolf, który od lat tworzy m.in. teatralne plakaty. Postanowiliśmy zrealizować je w wirtualnej scenografii i przenieść czytających Balladynę w magiczny świat przyrody, trochę niesamowity, trochę kolorowy i intrygujący. Jak wyszło? Przekonacie się w sobotę. Zaczynamy o godzinie 10, a kiedy skończymy czytanie na naszej antenie, warto zajrzeć na Majków. Tam Balladyna wybrzmi w trakcie osiedlowego pikniku. Śladów dramatu można szukać też w trakcie Święta Ulicy Niecałej. Tam obok wystawy poświęconej adaptacjom dramatu możliwość przeczytania jego fragmentów na głos i dyskusja o kaliskiej inscenizacji utworu z 1997 roku. Będzie można posłuchać opowieści części aktorów, których wtedy można było zobaczyć na teatralnej scenie. A w sobotę świętować będzie również osiedle Majków. Będzie to już siódma edycja wydarzenia, podczas którego nie zabraknie atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak i starszych mieszkańców. Piątego września w imieniu Rady Osiedla Majków miasta Kalisza oraz Stowarzyszenia Stacja Inspiracja zapraszam Państwa do Kalisza w urokliwe miejsce, jakim jest Park Wiłkomirski, na siódme święto dzielnicy Majków. Na gości czekać będzie wiele atrakcji. Na terenie parku działać będzie międzypokoleniowa strefa dawnych gier i zabaw Zagrajmy jak za dawnych lat, a dla najmłodszych strefa dmuchanych zamków. Na naszej scenie plenerowej o godzinie 14 rozpoczniemy czytanie Balladyny Juliusza Słowackiego. Około godziny 15 zaprezentuje się Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rychmów, a zaraz po niej na scenie zagoszczą pasje i talenty. O godzinie 17 zapraszam Państwa na niezwykły koncert od arii do piosenki Sentymentalna Podróż Muzyczna. Podczas koncertu usłyszymy znane i lubiane przeboje operetkowe i musicalowe. Wybrzmią najpiękniejsze duety miłosne, muzyka filmowa oraz największe światowe hity estradowe. Ja dopełniać będę to wszystko słowem. Renata Brukiewicz, serdecznie zapraszam. Koszmarny wypadek przy ulicy Pułaskiego we wtorek wieczorem. Mieszkanka Kalisza została potrącona przez własne auto, które usiłowała naprawić. Kobieta dostała się pod koła samochodu, przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej. Więcej o tej sprawie przeczytacie na naszym portalu faktykaliskie.pl. Na dziś to wszystko w magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę dobrego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. Thank you.
czwartkowy wieczór pogodny, na termometrach 15 stopni, na barometrach 1005 hektopaskali. Wiatr umiarkowany, południowy. Noc z niewielkim zachmurzeniem, temperatura spadnie do 12 stopni. W piątek na niebie przewaga chmur, ale nie powinno padać. Maksymalnie 21 stopni. Ciśnienie stabilne na poziomie 1005 hektopaskali. Wiatr umiarkowany z prędkością około 18 km na godzinę, południowo-zachodni.